serdecznie na kolejnym wyjeździe. Myślę, że już chyba ostatni raz w tym starym roku 2022. Dzisiaj spontaniczny wyjazd, tam obok mnie też łowi Krystian, może później przejdziemy do niego zobaczyć, co tam dzisiaj kombinuje, co tam będzie dzisiaj łapał. Kochani, dzisiaj naprawdę bardzo fajny, głowny odcinek rzeki Isel. Natomiast powiem Wam szczerze, że jestem pierwszy raz w tym miejscu i dopiero ten odcineczek odkryłem niedawno. Dopiero zapoznaję się z tą wodą, także nie wiem w ogóle, jak tutaj łapać, czego się można dzisiaj spodziewać. Dzisiaj szybki taki wypad, 3-4 godzinki, myślę, mam godzinę 12 w tej chwili. Zobaczymy, co będzie się tutaj dzisiaj działo. To, co mam na dzisiaj przygotowane, pokażę Wam za chwilę. Zwykła, najtańsza zanęta, taka leść, płoć w kolorze ciemno, takim brązowym. Tutaj mam rozrobione w wiaderku 1,5 kg tej zanęty, natomiast do miski odsypałem sobie taki pojemniczek. Do tego, kochani, płyną topione białe, czerwone roboki. Mam tutaj od Sonobite konopie z zapachu krill. Mam tutaj kastery. Także to wszystko pokażę Wam za chwileczkę blisko. Przygotuję sobie troszeczkę tej mieszanki, trochę mam tu mało miejsca, bo tak jestem trochę dzisiaj, powiem Wam szczerze, niezorganizowany za bardzo. To ze mną troszeczkę mi podeszło, ale myślę, że to będzie wystarczające na to dzisiejsze wędkowanie. Mocny wiatr, jak mamy dzisiaj, podamy takie, mam tutaj takie szklanki od Pressona, także cała po prostu, no nie cała, bo to jest połowa tej miseczki, pójdzie na wstępne nęcenie. Myślę, że tu będzie gdzieś zadbańka, bo się kupuje na powody. Dlatego, że jest tutaj dość głęboko, gdzieś koło 3,5-4 metrów. Ja będę starał łowić się zaraz za tą rynną, tam jest gdzieś około 2,5-2 metry. Także to, co mam tutaj w tym, w tej miseczce, pójdzie na wstępne nęcenie. Do tego siekane czerwone robaki. Tak jak już wcześniej wspomniałem, te białe z czerwonymi topione. Mam tutaj też żywe robaki. No i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Was, kochani, serdecznie zapraszam na film, do mojego oglądania. No i zobaczymy, czy się uda dzisiaj połapać. A mamy dzisiaj 25 grudzień. Także za chwileczkę nowy rok. Witamy ten rok 2023. No a może jeszcze ten stary przyniesie nam jakieś fajne, ciekawe ryby. Zapraszam do oglądania. Taką szklanką dzisiaj nęcę, jest to szklanka od Prestona, średnia. Także na początek podaję 20 takich koszyków z mieszanką, o której wspomniałem już wcześniej. Wędki, jakie używam, to jest wędka Preston Method Feather Monster X, nowa seria, 12 funtów, kołowrotek Extremity 620. Powiem Wam, że bardzo fajnie się te kije mi sprawdzają, ten kij, przepraszam, bo posiadam jeden. Mam zamiar kupić jeszcze drugi, świetne wędziska, fajne kołowrotki, mam je niedługo, ale jestem z nich bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak przyjdzie taki sezon letni, naprawdę, kiedy zaczną się te brania takie agresywne i kiedy będzie można wyciągać większe ryby. Zobaczymy, jak się to wszystko sprawdzi, natomiast na dzień dzisiejszy jestem z tego wędziska bardzo zadowolony, nawet nęcąc tą szklanką, po prostu nie stanowi to żadnego problemu. Żyłkę mam tutaj w tej chwili zawiniętą, nawiniętą, przepraszam. 0,26. Tak, kochani, odsypałem sobie tutaj z wiaderka dokładnie tą samą zanętę, którą używałem do nęcenia. Taki pojemniczek, do tego mam dorzucone, tak jak widzieliście, garść czerwonej robaków, tutaj jest dendrobena i razem z tą zanętą sobie tutaj te robaki posiekam. To będę podawał w małym koszyku. No niestety nie posiadam nożyczek takich do siekania robaków. Mam tutaj zwykle duże nożyczki. Chwilę dłużej to schodzi, ale też świetnie można to posiekać i daje radę. Fajnie na drobno to posiekam. Do tego troszeczkę będę, nie od razu, tylko przy każdym rzucie, troszeczkę, kilka ziarenek kasterów, kilka ziarenek tutaj tych topionych, białych i czerwonych robaczków. No i zobaczymy, co ten dzisiejszy dzień przyniesie, czy uda się dzisiaj coś połapać. Tak, troszeczkę na górę kasterków.
kilka tych topionych robaków. No i tak będziemy dzisiaj próbowali na haczyk. Na początek damy białe robaki. Haczyk chyba zacznę od 18. Mam tutaj dwa rodzaje haczyków. Haczyki firmy Blazer. Jest tych haczyków na rynku od groma. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja leniwy jestem, nie chcę mi się wiązać. Swoją drogą takich haczyków bez oczka nie za bardzo umiem wiązać. Zajmuje mi to sporo czasu, więc na takie moje wędkowanie, które ja po prostu tutaj sobie jeżdżę, takie gotowce kupuję. I w dniu dzisiejszym mam tutaj haczyki w rozmiarze 20 na 60 cm na żyłce 10 i tutaj mam 18 na 60. Także myślę, że zacznę może od tych 18. Zobaczymy, czy się coś będzie działo. Za chwilkę pokażę Wam, jak wygląda cały mój zestaw. No i będziemy pomalutku zaczynać wędkowanie. Mamy, kochani, kolejny rzut. Tym razem spróbujemy na czerwone robaki. Zobaczymy, co z tego wędkowania dzisiejszego będzie. Coś tu się zapętało nam, ale to nie szkodzi. Ja to Wam powiem szczerze, że z federa klasycznego to jestem taki bardzo amator. Jak wiecie, ja to tylko metoda. No ale teraz mamy taką porę roku i taki okres, że chyba szczególnie na takich kanałkach, no to ten klasyczny federek może się lepiej sprawdzić, więc też nie łapię jakoś zawodowo, nie jeżdżę po jakichś dużych zawodach, nie wiadomo gdzie, tylko łapię sobie dla przyjemności, więc nie musi to być wszystko perfekcyjne. Zobaczymy, założymy czerwone robaczki, one takie jakieś jakby umarłe są, ale hibernowane, ale damy im troszeczkę powietrza, także myślę, że one dojdą do siebie. One są takie malutkie, trzy białe robaki, znaczy czerwone. O, cyk, tak to wygląda. No i robimy krótko rybę, jak to się mówi. Czekać na bramę. Ostatnio rozmawiałem tutaj, co wcześniej Wam już wspominałem, z tym chłopaczkiem. On tutaj dosyć dobrze zna ten kanał i mówi, że w okresie letnim, na wiosnę, ponoć piękny lesz tutaj, jest ładne płocie, tu można połapać. Sum tutaj występuje, oni tutaj właśnie przyjeżdżają na Suma, na Węgorze. No zobaczymy, dzisiaj tak wyskoczyłem, bo już powiem Wam szczerze, że mam dosyć siedzenia w domu. Ile się można siedzieć w domu. Ostatnio planowałem wyjazd na ryby. Miałem dwa fajne miejsca, takie przygotowane, też chciałem jechać po prostu powędkować, ale też nagrać dla Was materiał, pokazać Wam te miejscówki. Ale niestety dwa tygodnie praktycznie cały czas padał deszcz, a jak nie padało, no to znowu nie miałem takiej możliwości, bo kobieta moja była w pracy, ja byłem z moją córeczką, także nie było jak dzisiaj, pierwszy dzień po świętach. Moja żona ma jeszcze, kobieta moja ma jeszcze dzisiaj wolne, także pogoda dopisuje. No i ja mogłem się wyrwać nad wodę. Kolejny rzut oddany. Czekamy na branie. Tutaj rybka na czerwone robaki reaguje.
tam Krystian, który siedzi obok mnie, przed chwilą wyciągnął ładną płoć na czerwonego robaka. Odłożymy to tu z boku. No i zobaczymy, czy na tego czerwonego robaka coś uda się złapać. Tutaj łączenie głównej żyłki z przyponem mam po prostu, jak to się mówi, na oczko, bez żadnych łączników, bez żadnych tam innych udziwnień. Zależy mi na tym, żeby ten zestaw był jak najprostszy, jak najbardziej delikatny, żeby nic go tutaj zbędnie nie dociążało. Dlatego też nie ma tutaj po prostu nic, żadnych łączników, żadnych jakichś innych agrawek czy tego typu rzeczy, po prostu przez oczko założone i tak dzisiaj próbujemy. Dobijamy nasz koszyczek Prestona 20 gram. Żyłka główna, kochani, 0,26, jak wspominałem wcześniej. Cały koszyczek powieszony na federlinku, poniżej mam stoperek, skrętka, która, tak jak widzicie, pięknie odprowadza mi cały ten przypon do boku, sztywna skrętka, przypon 60 cm, haczyk numer 14 w tej chwili. A i znajdziemy tutaj jakiegoś małego czerwonego robaka, takiego nie za dużego. Spróbujemy na czerwonego robaczka. Z tyłu, bo mam małą półkę, nie mam tutaj miejsca na to wszystko, żeby to tak trzymać. Ale spróbujemy tutaj takiego jakiegoś małego robaka powiesić, czerwonego. Zobaczymy, czy się coś zadzieje z tym czerwonym robakiem, czy też nie. Jakiś ruchliwy ten akurat się trafił taki. Tak, odłożymy. Będziemy próbować na czerwonego. Już porzuciłem mnie tak jak chciałem, uciekło mi to z ręki, no ale jak już to wpadło do wody, to już to teraz tak zostawię. Następny rzut będzie lepszy. Czekamy na rybkę, może coś uda się dzisiaj złapać. Taka pora roku i taki mamy miesiąc, że każda rybka cieszy. Fajna lokalizacja tutaj, niezbyt daleko od domu. Mam tutaj jakieś 40 km, później przejdę tutaj wzdłuż tego kanału, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Naprawdę są fajne miejsca, któremu uważam, że warto poświęcić troszkę uwagi. No zimno jest na dworze, no już mamy grudzień, koniec grudnia. Za tydzień przywitamy nowy rok. Także woda jest bardzo zimna. Brania tych ryb też są albo w ogóle ich nie ma, albo są po prostu tak delikatne, że nieraz to ciężko nawet zauważyć, że jest jakieś branie. Ta ryba już nie żeruje tak jak w lesie. Takiej późniejszej wiosny, kiedy woda robi się ciepła, czy to w sezonie letnim, kiedy ta woda naprawdę jest ciepła i te brania są, no nieraz można by powiedzieć, atomowe. No także zobaczymy. Kilka godzin spędzonych poza domem dobrze zrobi na świeżym powietrzu, nad wodą. Człowiek odpocznie. Naładuje baterie, jak to się mówi, tak? Że był na tym wyjeździe na rybach. No i zobaczymy. Nie dzisiaj, to następnym razem. Jak ja to mówię, ja na ryby jeżdżę się zrelaksować, odpocząć, a nie po ryby. Oczywiście fajnie jest, jeśli się uda coś połapać, no ale nie zawsze świeci słońce i nie zawsze jest kolorowo. Także kolejny rzut oddany, tak jak widzieliście, na czerwonego robaka. No i zobaczymy, czy coś się zadzieje. Oni nic się nie dzieje, wam powiem szczerze. Krys wyciągnął jedną płotkę na czerwonego robaka. A u mnie cisza, nic, żadnych pocierek, żadnych szkubnięć, kompletnie nic. No ale tak to już czasem bywa. Znaczy 14 w tej chwili, pęczek białych robaków zakładamy. Zobaczymy, czy coś na ten pęczek robaków białych będzie się działo, czy się coś zainteresuje. Tam cały czas rzucam pod drugi brzeg, tam jest takie troszeczkę wypłacenie, gdzieś po 2,5 metra. A spróbuję tutaj teraz to podać bardziej w tą rynnę.
Zobaczymy, czy na tej gorącej wodzie coś się będzie działo. Spróbujemy teraz podać troszeczkę więcej tych kasterów, więcej tej konopi. Do każdego takiego koszyczka po prostu dosypię trochę tych kasterów, trochę tej konopi, tak żeby po prostu ta zanęta tylko to przetrzymywała, a zależy mi w tej chwili na tym, aby więcej po prostu tych ziaren podać niż samej tej zanęty. Dwa białe robaczki na haczyk. No i zobaczymy, co to przyniesie, czy przyniesie to jakiś rezultat, jakiś efekt. Wziąłem sobie proce, będziemy próbować jeszcze te kastery i tą te konopie podawać z procy, bo widać, że ryba jest w łowisku. Są jakieś ocierki, cały czas coś tutaj tu poszkubuje. No natomiast nie można się po prostu wciąć w tą rybę. Także spróbujemy troszeczkę pokombinować i jakoś ją tutaj bardziej złabić. Donęcanie po prostu przyniesie jakiś efekt. No zobaczymy, mamy jeszcze chwilę czasu, będziemy coś kombinować. Sobie spróbuję jeszcze raz zmienić haczyk. W tej chwili 20 założę, naprawdę malutki haczyczek. I damy dwa małe białe robaczki, bo widzę tam cały czas coś w szkubie. Nie wiem, no może ten haczyk troszeczkę dobrze, może faktycznie jakieś małe płocie poszkubują tylko. Nie może tego ona przełknąć. Teraz spróbujemy na taki typowy płociowy haczyk mały i zobaczymy, czy jeszcze coś zadzieje. Troszeczkę kasterków z tą konopią podamy w to łowisko. Zobaczymy tu takiego ładnego. A spróbujemy na jednego, czy coś podejdzie. Po drugiej w tej chwili, kochani, powiem wam, że słońce jak zawsze zrobił się teraz taki wiaterek, to się momentalnie zrobiło zimno. A tutaj cały czas nieustannie po prostu coś poszkubuje, są jakieś brania, no niestety nie są to takie brania, które byłyby ewidentnie do zacięcia, cały czas coś tam się interesuje. Może to być też pobicie w koszyk. Z racji tego, że ja w koszyku podaję kastery, podaję te konopie, mogą to być pobicia w koszyk. Natomiast nie są to takie brania, które by ewidentnie nadawały się do zacięcia. Ale ryba jest. Na zbiorniku widać, że ryba chodzi. Może trzeba troszeczkę tutaj inaczej podejść do tej wody, może troszeczkę inaczej gdzieś się tutaj zaatakować. Dobrze, kochani, pół do 15 jest w tej chwili. Jeszcze dwa rzuty oddaję i będę się pomału zbierał do domu, bo już jest naprawdę zimno. Trzeba tutaj troszeczkę inaczej się nastawić na tą wodę.
może cięższa żyłka, może inne troszeczkę zestawy. Zobaczymy, będę miał czas na przeanalizowanie tego dzisiejszego wędkowania. Natomiast czas spędzony nad wodą bezcenny. Feder klasyczny to nie jest moja mocna strona. Natomiast potencjał ta woda ma na pewno i mi wierzę w to, że można tutaj fajnie powędkować, a już w okresie takim no, późno wiosennym, letnim, na pewno kiedy woda jest tutaj ciepła, to myślę, że można by tu połowić fajne rybki, szczególnie w nocy, bo tutaj bardzo dużo ludzi w ogóle tą rzekę Isel zachwala, jeśli chodzi o nocki. Natomiast dzisiaj jest tak jak jest. Oddaję rzut do wody, za sekundę będę się pomalutko zbierał do domu. I myślę, że w tym roku to już jest mój ostatni wyjazd. Następny wyjazd to już będzie nowy rok. No chyba, że pogoda jeszcze pozwoli, to może w sobotę rano 31 skoczę na taki zbiornik karpiowy, zobaczę, czy co tam słychać, czy ta ryba żeruje, czy można coś połowić. Ale to wszystko zależy, kochani, od pogody. W tej chwili ostatni rzut, a może jeszcze jeden oddam. No i będę zbierał się do domu. Was, kochani, zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Wszystkie te osoby, które się nie subskrybują, no to serdecznie zachęcam. Jeśli się Wam filmik podobał, łapka w górę. Chociaż za dużo, zdaję sobie sprawę, że na dzisiejszym filmie się nie działo. No niestety jest pora, jaka jest. Mamy koniec roku, woda jest zimna. Ryba jest naprawdę bardzo mało aktywna, ciężko cokolwiek złowić. Przyjdą jeszcze lepsze czasy, wierzę w to. Także ja na dzień dzisiejszy, kochani, żegnam się z Wami. Gdyby się udało przez przypadek, daj Boże, jeszcze coś dzisiaj złapać, no to może uda mi się to nagrać, albo po prostu wrzucę Wam jakieś zdjęcie. No i to by było na dzień dzisiejszy na tyle. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny wszyscy razem wspólnie mogliśmy się spotkać nad wodą. Do zobaczenia, do następnego spotkania nad wodą. Cześć!